Las zaczyna się od nasion. Setki lat temu działo się to samoistnie, ale od pokoleń rolę kształtowania lasu i jego restytucji przejął człowiek. Rola nasion jest kluczowa w procesach produkcji i rozwoju drzew. Zbiór nasion to fundamentalny element hodowli lasu. Zebrane nasiona w głównej mierze trafiają na szkółki, gdzie służą do wyhodowania młodego pokolenia lasu. Zapraszamy Państwa do miejsca, gdzie las się zaczyna. Witam Państwa w Nadleśnictwie Białogard. Ja nazywam się Ireneusz Stypuła, mam przyjemność być tutaj nadleśniczym, a dzisiaj chciałbym przybliżyć Państwu funkcjonowanie Regionalnego Banku Genów w Białogardzie. W skład tej jednostki wchodzi wyłuszczarnia nasion, w której wydobywamy nasiona strzyszek, przechowalnia nasion, w której w warunkach obniżonej temperatury i wilgotności przechowujemy nasiona oraz stacja oceny nasion, w której dokonujemy klasyfikacji nasion pod względem ich czystości, zdolności kiełkowania i energii kiełkowania. Znajdujemy się właśnie we wnętrzu wyłuszczarni nasion. Oczywiście proces łuszczenia jest procesem skomplikowanym, wieloetapowym. O każdym procesie opowiem Państwu za chwilę. Znajdujemy się w hali przyjęć szyszek, w której szyszki przyjmowane są od nadleśnictw, a następnie w tym urządzeniu oczyszczane z patyków, z igliwia. Po tym procesie trafiają na wagę. Oczywiście ewidencji musi stać się zadość. Musimy wiedzieć, ile szyszek przyjąć na magazyn. Ta z kolei wartość jest nam potrzebna do tego, żeby wiedzieć, jaką mamy wydajność nasion z konkretnych partii szyszek. Trzeba zaznaczyć, że szyszki, które do nas trafiają, nie pochodzą z każdego drzewa czy drzewostanu, tylko ze specjalnie wyselekcjonowanych. Zarówno drzew, na przykład drzewa mateczne, czy drzewostanów, tak jak drzewostany gospodarcze nasienne, czy wyłączone drzewostany nasienne, albo wręcz z plantacji nasiennych, czyli takich tworów, które służą praktycznie wyłącznie produkcji szyszek czy nasion. Kolejnym etapem jest magazynowanie szyszek. W tym magazynie jesteśmy w stanie pomieścić około 56 ton szyszek, oczywiście jednorazowo. Magazyn ma charakter ażurowy, podobnie zresztą jak skrzynie, w których przechowywane są szyszki, a to po to, żeby szyszki mogły swobodnie przesychać już wstępnie właśnie w tych skrzyniach. Oczywiście teraz jesteśmy na etapie, w którym szyszki są już, które tutaj się znajdują, są wyłuszczone, dlatego nie ma wymaganych oczywiście przepisami chociażby etykiet. Z magazynu szyszki w tych samych skrzyniach trafiają do tak zwanej podsuszarni. Tutaj na te podesty. Panuje tutaj temperatura około 30 stopni. Szyszki przysychają, ale do takiego momentu, w którym nie następuje jeszcze ich otwarcie. Mianowicie nie możemy dopuścić do tego, żeby zaczęły się wysypywać z nich nasiona, ponieważ na żadnym etapie produkcji czy wyłuszczania nie może dojść do zmieszania żadnej z partii nasion. Po takim wstępnym przesuszeniu szyszki trafiają piętro niżej do bębnów łuszczarskich przez te oto wloty. Znajdujemy się, można powiedzieć, w sercu wyłuszczarni. Jest to tak zwana hala bębnów łuszczarskich, w których odbywa się proces otwierania szyszek i wysypywania z nich nasion. Można powiedzieć, że możemy tutaj dotknąć żywej historii, ponieważ bębny, podobnie jak cały obiekt, pochodzą z 1913 roku. Pod
bębnami uszczerskimi i w ich wnętrzu panuje temperatura około 55 stopni. Dlatego zależy nam, żeby nasiona możliwie szybko wpadły do tak zwanych komór chłodnych, w których właśnie się znajdujemy, a to w tym celu, żeby nie uległy uszkodzeniu znajdujące się w nich zarodki. I tędy właśnie wysypują się w pierwszej kolejności nasiona, a następnie po otwarciu bębnów wysypują się puste już szyszki, które następne w kolejności trafiają do tych boksów. Szyszki, które są już puste, wykorzystywane są następnie w cyklu produkcyjnym do palenia, czyli można powiedzieć, że jest to taki obiekt troszeczkę zamknięty, czyli szyszki puste wykorzystywane są do tego, żeby wyłuszczyć następne szyszki i tak na okrągło. Cały proces łuszczenia, który właśnie Państwu przedstawiłem, dotyczy właściwie takich gatunków jak sosna, świerk czy daglezja. Szyszki jodły natomiast ulegają samoczynnie rozpadowi. Szyszki modrzewia, my tutaj w procesie łuszczenia musimy, żeby uzyskać z nich nasiona, zwyczajnie zniszczyć. Z takich ciekawostek muszę powiedzieć, że generalnie tutaj uzyskujemy wydajność sosny około 1,3%, czyli ze 100 kg szyszek uzyskujemy 1,3 kg nasion sosny. Wydaje się to stosunkowo niewiele, jednak z tej liczby jesteśmy w stanie uzyskać około 65 tysięcy sztuk sadzonek. W zeszłym roku, czy w minionej kampanii łuszczarskiej, wyłuszczyliśmy około 15 ton szyszek. W naszej ocenie jest to stosunkowo niewiele, niemniej jednak wyłuszczone z nich nasiona posłużą do wyprodukowania blisko 10 milionów sadzonek sosny. Wydobycie nasion z szyszek nie kończy procesu wyłuszczania z uwagi na to, że wydobyte nasiona uzbrojone są w tak zwane skrzydełka. Skrzydełka te umożliwiają im przemieszczanie się na pewne odległości od drzewa macierzystego. Niemniej jednak utrudniają nam one mechanizację procesu siewu, jak również zajmowałyby znaczną przestrzeń podczas przechowywania nasion. W celu pozbawienia nasion skrzydełek wykorzystujemy tak zwany odskrzydlacz. W tym wypadku ma on charakter bębnowy. Można powiedzieć, że przypomina w pewnym sensie betoniarkę. Tutaj wsypywane są nasiona wraz ze skrzydełkami i kręcą się jak w betoniarce, to można wrzucić na przykład piłkę tenisową, która powoduje utrącanie skrzydełek, a jednocześnie nie są uszkadzane nasiona. Pęd wiatru powoduje wywiewanie skrzydełek do tego pojemnika, natomiast tam zostają same nasiona. Za moimi plecami znajduje się budynek przechowalni nasion. W jego wnętrzu przechowujemy obecnie około 35 ton nasion. Wartość tych nasion na tą chwilę to jest 4 miliony złotych, ale nie to jest najważniejsze. Z tych nasion wyprodukujemy około 190 milionów sadzonek, które posłużą następnie do obsadzenia około 21 tysięcy hektarów gruntów. Stanowi to w przybliżeniu 30 tysięcy boisk piłkarskich. Przechowalnia nasion wybudowana została w 1991 roku, generalnie na potrzeby przechowywania nasion buka i dęba. Niemniej jednak oczywiście możemy tu przechowywać gatunki iglaste. Generalnie nasiona po dostarczeniu do przechowalni są oczyszczane, a następnie przechodzą dalszy proces produkcji. Kluczowe przy przechowywaniu nasion jest zachowanie reżimu temperaturowego i wilgotnościowego.
Jeżeli chodzi o wilgotnościowy, kluczowe jest tutaj uzyskanie takiej wilgotności, przy której jeszcze zarodki w nasionach przeżywają, a jednocześnie komórki przy zamarzaniu nie ulegają rozerwaniu. Jeżeli chodzi o reżim temperaturowy, różne nasiona znoszą różną temperaturę schłodzenia. Podobnie zresztą jak i z wilgotnością. Zazwyczaj jest tak, że te, które są w stanie znieść wysuszenie do niskich poziomów, również są w stanie znieść niską temperaturę przechowywania. Znaczną część nasion należy przed przechowaniem wysuszyć. Jeżeli chodzi o buka, to jego wilgotność do przechowywania zwykle w naszym wypadku mieści się w granicach 9%. Suszenie nasion odbywa się w tego typu szafach. Co istotne, nie możemy suszyć w zbyt wysokiej temperaturze. Najprostszym sposobem suszenia jest podniesienie właśnie temperatury powietrza i wtedy powietrze ma właściwości suszące. Tu tego zrobić nie możemy ze względu na to, żeby nie przerwać spoczynku, czy żeby nasiona buka nie poddane zostały wstępnemu procesowi stratyfikacji. Dlatego nie możemy przekroczyć temperatury 20 stopni. Zatem najpierw powietrze musimy schłodzić, żeby wytrącić z niego wodę i później dopiero delikatnie podgrzać, żeby miało właściwości suszące. Buk po wysuszeniu trafia następnie do komór chłodniczych, w których panuje temperatura minus 10 stopni. Jeżeli nie boją się Państwo mrozu, to zapraszam do środka. Buk przechowywany jest w szczelnych pojemnikach, jeszcze dodatkowo w workach foliowych, tak aby jego wilgotność w trakcie procesu przechowywania nie ulegała zmianie. Oczywiście pojemniki oznaczone są w odpowiedni sposób zarówno zewnątrz, jak i wewnątrz pojemnika, żeby wiedza o tym, skąd dana partia pochodzi, nie uległy zatarciu. Nieco inaczej sprawa przedstawia się w przypadku dęba. Jego z kolei przechowujemy w takich beczkach. Oczywiście znajdują się tutaj takie rurki. One służą temu, żeby ułatwić dębowi oddychanie. Dęba przechowujemy w nieco wyższej temperaturze, bo zaledwie w minus 3 stopniach. On niestety nie znosi wysuszania, także jego wilgotność sięga 40%, zatem dalsze schodzenie z temperaturą mogłoby spowodować rozerwanie komórek. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że część nasion naszych gatunków wpada w tak zwany spoczynek zimowy. Może się zdarzyć tak, że kupią Państwo na przykład w internecie nasiona, które później z różnych powodów nie będą chciały kiełkować. Podobnie jest tutaj w przechowalni naszej w Białogardzie, gdzie wysuszony i zamrożony buk wpada w spoczynek i żeby ten spoczynek przerwać, musimy zastosować pewne działania, które nazywamy stratyfikacją. Zapraszam Państwa do zapoznania się z tym procesem. Stratyfikacja buka na przykład polega na jego systematycznym nawilżaniu przez około 2 do 4 miesięcy i przetrzymywaniu w temperaturze plus 3 stopni Celsjusza. Różne partie nasion mają różne terminy stratyfikacji. Tutaj na zielono mamy oczekiwania leśniczych szkółkarzy, którzy wyznaczają termin, kiedy chcą odebrać gotowe, już zastratyfikowane nasiona buka. One najczęściej już są częściowo skiełkowane. Tutaj natomiast mamy terminy, w których musimy zacząć stratyfikację każdej partii. Także tu już musieliśmy na przykład zacząć między 2 a 5 stycznia, po to, żeby wydać 29 kwietnia. Inne gatunki, jak na przykład czereśnia ptasia czy lipa, wymagają stratyfikacji w podłożu, czyli mieszaninie torfu i piasku, w odpowiednich dla siebie zarówno temperaturach, jak i wilgotnościach. Tutaj mamy akurat nasiona czereśni ptasiej, które przebywają w tym podłożu około pół roku i już widzimy, że zaczynają nam pięknie kiełkować. Podobnie jest z lipą,
z tym, że ona już przebywa tutaj znacznie dłużej, bo około 8 miesięcy, ale już zauważamy pierwsze również kiełkujące nasionka lipy. Znajdujemy się w laboratoriach stacji oceny nasion. Dokonuje się tu klasyfikacji nasion pod względem ich jakości. Jest to potrzebne czy na etapie przed zbiorami, żeby stwierdzić, czy zbiory nasion będą przydatne w trakcie przechowywania, czy coś złego nam się z nasionami przy przechowywaniu nie dzieje, oraz przedsiewnie. Ocena dla różnych gatunków jest prowadzona różnymi metodami. Tutaj akurat za mną znajduje się kiełkownik Jacobsena, na którym dokonuje się próby poprzez kiełkowanie. W odpowiedniej temperaturze i przy odpowiednim naświetleniu. Inne gatunki, jak na przykład dąb, oceniany jest poprzez metodę krojenia, czyli przekrawamy nasiona na pół i zaglądamy, co mają w środku. Tu widać, że w tym akurat wszystko jest w najlepszym porządku, ale zdarzają się też i takie przypadki, że nasiona jest praktycznie w całości spasożytowane i takie do niczego nam już się nadawać nie będzie. W przypadku buka na przykład namaczamy go najpierw w wodzie po to, żeby go obrać do takiej formy. Następnie w roztworze tetrazoliny przebywa przez pewien czas w cieplarce, w której podczas procesów życiowych wydziela się z komórek wodór, który wchodzi w reakcję właśnie z tym roztworem, zabarwiając tkanki żywe na taki kolor czerwonawy. I później po rozłożeniu jej na jakiejś jasnej powierzchni jesteśmy w stanie ocenić, czy nasiona są zdrowe, czy może w jakiś sposób chore, porażone. Depozytów, które mamy u siebie w banku genów, na potrzeby produkcji sadzonek wydawane są nasiona. Te konkretne nasiona trafią na szkółkę do nadleśnictwa Złocieniec. Co roku leśnicy na dziesiątkach tysięcy hektarów sadzą nowe pokolenia lasu. Do tego celu potrzeba setek milionów małych drzewek, a do tego potrzeba wielu ton nasion.